Cześć kochani, z tej strony Janek. Dzisiejszy odcinek zaczynam troszeczkę inaczej niż zawsze, od przepięknego zachodu słońca. Zapraszam serdecznie do oglądania. Godzina 9, spałem w takim miejscu, tuż przy drodze. Tutaj mam zaraz jezioro. Idę się ogarniać i włażę do wody. No i to lubię, kochani. Nikogo. Poza mną. I całe jezioro tylko i wyłącznie dla mnie. I przed śniadaniem będę szukał w dwóch wejściach. To jest pierwsze, takie malutkie. I zaraz wam pokażę drugie. Tam w oddali parking, widzicie Doblo. I tutaj jest to drugie wejście. Szerokie, fajne. Myślę, że na 2 godzinki będzie co robić. Trochę dzisiaj wieje, ale da się szukać. I zapraszam na podsumowanie. 22 grosze we współczesnych monetach. Jeden ciężarek taki, koszyczek wędkarski, baterie, jakieś folie, śmieci. No i prawie 3 godziny później jeszcze pokażę wam ile out. Gotuję wodę na herbatę, żeby tutaj cały termos mieć na cały dzień. I na śniadanie będzie jajecznica. Powiem wam, kochani, że ten stolik robi mega robotę. Siedzę sobie normalnie w aucie, a przed autem elegancko. No bardzo wygodnie. I to są dopiero warunki, moi drodzy. Smacznego. Pojedzone, moi drodzy. No i co? I przenoszę się na drugą stronę jeziorka. I tam są 3 takie wejścia, które wczoraj znalazłem. I zobaczymy, czy były kiedykolwiek przeszukiwane. Także widzimy się na kolejnych wejściach. Zaraz wam je pokażę. I zobaczcie, zaparkowałem tutaj. To jest ten bar. Tutaj właśnie wczoraj znalazłem te wszystkie 6 sygnały. I teraz tak. Widzicie, tam mam w oddali łódkę. Troszkę zbliżę. To za tą łódką po lewej stronie, jeszcze z 200 metrów, tam jest miejsce, gdzie będę szukał. No, z 400-500 metrów w spodnich butach. No, moi drodzy, jest za 30 stopni i w takim ustrojstwie lecieć pół kilometra. Ach ta pasja. Tak wygląda pierwsze kąpielisko. Pomościk. No i tutaj dość spory obszar poszukiwań. Sprzęt gotowy, w tamtym wejściu praktycznie same śmieci i zobaczymy, co tutaj będzie. Chwilkę odpocznę, kochani. Praktycznie przestało wiać, jest, no nie wiem, 30 stopni na pewno. Zresztą zobaczcie na tafle jeziora. Wróciłem na sekundę do auta i zobaczcie. No jest dzisiaj całkiem ciepło. I podsumowanie prezentuje się tak. Troszeczkę śmieci wyszło. Jakieś od chyba klamki jakiejś aluminiowej. Jakieś nakrętki, kółeczka. Drobne 2,50, 7,73, 3,20, 3,32 we współczesnych drobnych. Połówka serduszka taka you. I love you. Kawałek takiej zapinki srebrnej i trochę ołowianych ciężarków. Tak to wszystko wygląda. A jeszcze chciałem wam pokazać, zobaczcie, no mają takie dziurki w podbieraku, a od brodatego zbira dostałem taką siateczkę i widzicie, te malutkie sreberka by mi przeleciały, a tak się trzymają. Także dzięki jeszcze raz Zbyszku, sprawuje się świetnie. A na obiadek spaghetti. A, powiem wam troszeczkę o tej kuchence. Marka Tyros 2,9 kW. Wkłady starczają mi na tydzień i używam jej już 5 lat. Także kawał dobrego sprzętu, polecam. No, moi kochani, sprawdziłem właśnie prognozę pogody. Od 19 ma zacząć padać, ma lać całą noc i jutro praktycznie cały dzień, więc ja chciałem jeszcze jutro troszkę poszukać, ale no nie ma co, nie będę ulewie łaził. Także
Zaraz wejdę do jeszcze jednego kąpieliska, no i wracam do Warszawy, tak jak planowałem, dwudniowy wyjazd. I jeszcze raz ten stolik, kochani. A oczywiście nie powiedziałem, stolik kupiłem w Decathlonie, marka Kashua. Polecam serdecznie. Tak wygląda, moi drodzy, kąpielisko. Świetny dojazd taką polną drogą. Tutaj zaparkowałem. Bardzo fajny zbiornik, no ale widzieliście, tam wędkarz siedzi, nie będę mu przeszkadzał. Może w sezonie zajrzę, ale to jest tak malutkie kąpielisko, że no moim zdaniem tutaj kąpie się niewiele ludzi, więc na razie je odpuszczam. I tak, kochani, samochód zaparkowałem w cieniu, bo to słońce już mnie troszeczkę dzisiaj wykończyło. No i co, miałem wracać jutro do Warszawy, ale jak zobaczyłem prognozę, że ma lać całą noc, cały dzień, to mówię, a dzisiaj wracam. Także dzisiejszy odcinek, jest troszeczkę więcej materiału, nic mi nie uciekło. Dzięki za oglądanie i co, wracam do Warszawy, robię porządek z kamerką i następne ujęcia, mam nadzieję, z wody. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć! No właśnie dlatego postanowiłem wrócić troszeczkę wcześniej.